Wszystkim jesteśmy dzisiaj w Horror House w Lublinie. Ja jestem zesrana, tak szczerze. A ja chciałem powiedzieć, że w ogóle tutaj jest... gratuluję. Proszę bardzo. Tutaj jest trójka weteranów oraz dwóch nowych, chociaż tak, Nati chyba nie jest nowicjuszem, bo ona też mówiła, że była w jakimś Horror House. No, ja byłam w tym, którym wy byliście. Ja się ostatnio popłakałam, zobaczymy, czy tym razem też mnie zmiecie z planszy. Wczoraj ostatnio się prawie pobił. Tak. Idziemy straszyć! Ja nie pierwsza, nie ostatnia! Tłumaczę zasady. Są zasady w środku? Tak. Nie, dobra, żartowałem. Mam pewne podejrzenia, że one będą gasnąć w kluczowych momentach. Może tak być? My z Karolem idziemy jako pierwsi, ponieważ my jesteśmy nieustraszeni, mamy lampią, mamy... A, dobra. Nie w tą stronę. O, ja tak szukaj, jego pierwsi. To jaką to stronę? Słuchajcie, ratownicy galerii są przekonani, że tu straszy, za chwilę doświadczysz wszystkiego. Aby przetrwać, miejcie oczy dookoła głowy, dobrze wam radzimy. Zła wiadomość, nie liczcie na światło. Poczujcie się przed. Może zobaczymy się na końcu, albo nie. No albo nie? Kurwa, się wystraszyłem tej kamery! Więcej niż wy.
niepełnosprawny. O, coś tam chyba idzie. Operator na końcu. O, już jest! Pani tu coś tam... Okej. Susiczku. Ej, ale skąd? Ja przecież nie wiem, co mam robić. Mam tutaj być? To jest dobre. To? To powiedziałeś ktoś? O, to jest dobre. Nie, czy mam jeszcze coś tam? O, nie. Tam, zobacz, masz proszę. No, a tu też jest pociąg. O, tam nie, tam chyba byśmy tak nie chcieli. I co? Jezus Maria. Tam będzie to otworzyć i tu będzie kluczyć. Dobry wieczór. Czy pani chciałaby przejść? To było mocne, to było mocne. Ja mam jakiś reumatyzm, czy tarczy, bo mnie tak mnie bolą plecy od tego stresu. Okej. Pobrudzić w ręce. Okej. Chodź, co, że sobie oświetlę. Ej, bardzo mi się to podoba. To jest strasznie fajna fotografia. Nie wiem, czy jej pozwolę. Ja też. A sami się malujecie, czy jest jakaś osoba? Ja bym chciał powiedzieć, że straciłem poczucie czasu, a to dobrze, bo to znaczy, że nie odliczałem końca, to po pierwsze, a po drugie, właśnie miło się spędzało czas. I też nie było tak, że faktycznie się wystraszałeś, bo wystarczy, że ktoś stał i ja szłam i nie zauważyłam tej osoby. Tak, były takie jumpscary, mega fajne. Jak na to się wystraszyłam. Najgorszy element, te kotary, wszelkie kotary, to jest najgorsza rzecz w horror house'ach, bo ja mam wrażenie, że tam ktoś zaraz przejdzie, złapie za nogę, wciągnie mnie albo coś. Fajnie, brawo. Wielkie brawo. Czyż teraz jak reakcja klientów czy waszych, krzyczycie, angażujecie się w to, tym bardziej się nakręca nas, bo jak idzie klient, to zaraz coś wyskoczy. No to już to nie jest zbyt zachęcające, ale jak widać też zaangażowanie ludzi, no to wtedy... Ale ja mam po prostu naprawdę, że ja się nie boję takich rzeczy w ogóle. Ale największy dreszczyk emocji miałem wtedy, jak przechodziliśmy już przez te ostatnie pomieszczenia i była ta wanna z tym trupem. Ja mówię, o, może by zaspał tu trzeba jakieś podtapianie, nie no. Dobra, kochani, to już koniec naszej przygody w tym horror house'ie. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie dajemy żadnego łapu w łapek. Proszę, nie no, było fajnie, ale bałam się bardzo. I co? I do jutra. Widzimy się jutro o 16. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dobijamy do miliona, wbijajcie na nasz merch i kupujcie kosmetyki i perfumy. O wow, i dużo już tego, nie? Dużo już tego. I przy okazji... Stragan TV. Chcieliśmy też...